Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Palionowie. Nie było mnie tutaj już kilka dni i pora wrócić. Zrobiliśmy sobie przerwę od Palionowa, zrobiliśmy kilka innych filmów, ale teraz wracamy. Troszkę mnie, prawda, w klatce mnie dusi lekko, ponieważ dzisiaj nagrywałem odcinek, który był jednym z cięższych odcinków do nagrania dla mnie, bo podjąłem... Będę chory na bank. Podjąłem się wyzwania pewnego, że po prostu cały mój dzień robiłem rzeczy, których nienawidzę. I musiałem biegać. To było okropne. I jeżeli chcecie zobaczyć ten film, to zapraszam na mój kanał vlogowy Filip Szczypka, ponieważ to tam ten film za niedługo się pojawi i będziecie mogli go zobaczyć. A ja witam się tutaj z najwyższego budynku na Palionowie, który ostatnio zbudowaliśmy. Lecę w tym momencie do siebie. Ej, ale mnie dusi. Ale mnie dusi, tak jakoś, jak nabieram dużo powietrza, to mnie tak dusi. To nie jest dobre, to nie jest dobrze, że tak się dzieje, bo to znaczy, że faktycznie się mogę rozchorować, a za chwilę mam, prawda, wyjazd ważny. Dobra, słuchajcie, lecimy. Co to za tabliczki? Hej, to ja Milki, byłam na osiedlu tostowo i wszystko znikło. Co? Wszystko znikło z twojego domu, wyprowadziłeś się, czy ktoś cię... Nie wytrzymam, naprawdę, przed chwilą mnie okradli z rzeczy cennych, teraz mnie okradli, znaczy w sumie... Chyba Herobraj mnie okradł, teraz wychodzi na to, że tak od razu sprawdzam, czy tu... Dobra, jest zbroja, czyli tu mnie nikt nie okradł. Ej, dobra, nie! Co to ma być? Znowu jakieś kradzieże zabrzydłe tutaj na Palionowie, mega mi się to nie podoba. Ej, to jest moim zdaniem bardzo smutne, że tak się dzieje. I jestem ciekaw, czy to faktycznie ten mały Herobraj mnie okrada, czy co? Ej, już naprawdę, chciałem się zająć innymi rzeczami, nie? Wchodzę... I jednak, kurczę, dalej to samo. Pytanie teraz, jak długo to już jest, bo mnie tu nie było kilka dni. Ciekawe, czy to już było skradzione dawno, czy to jest jakby jakaś nowa sytuacja i zostało to skradzione jakoś niedawno. Jestem mega ciekaw. Dobra, wylądujmy tu i zobaczymy, jak wyglądają straty w takim... O nie, już widzę się. O nie. No, okej. Aha, to mi wyczyścili mi chatę po prostu. Dobra, tu przecież było wszystko. Ej, tu miałem skrzynki w ogóle, tu miałem masę rzeczy. Tu też w ogóle diaksy przyniosłem. Miałem stack diaksów tutaj gdzieś na pewno. Dobra, pytanie, czy jest najważniejsze? Nawet mi ukradli to schowaną beczkę, jak beczka tu była. Dobra. Tu też ukradli, tu był Ender Chest gdzieś, już nie pamiętam gdzie, ale była też tu płyta, wszystko, ej, wszystko zabrane. Dobra, czekajcie, na dole. Siema wariocie, co tam u ciebie? Dobra, tutaj, czy jest okradzione coś? Tutaj nic nie zostało zabrane. A tu, pytanie, czy tu zostało zabrane, uwaga. Czy ja tu w ogóle miałem cokolwiek? Czekajcie, tu nic nie było, dobra, tu nic. Dobra, jeśli tu cokolwiek było, to tutaj też już nic nie ma, nie? Więc jakby... Fajnie, dobra, wiecie co, ja wiem przynajmniej gdzie tego szukać. Jeżeli to jest mały Herobrine, to powinno być gdzieś tam u niego w tej bazie, wiecie gdzie. Więc chciałem to sprawdzić, czy tam to wszystko jest. Ej, pięknie się ta wieża prezentuje, naprawdę. Fajnie, tylko teraz zauważyłem, że dałem wszędzie te liany, tylko nie z tyłu i okiem w ogóle z tyłu nie zrobiłem. Tak mi się nie chciało tego budować, że już poleciałem systemem taki, że po prostu zrobiłem ścianę. O nie, dobra. Ale zrobiłem. Będę musiał tam dorobić te okna. Dobra, lecimy tam. Zobaczmy w takim razie, czy są tutaj gdzieś... czy są tutaj... no te moje rzeczy. Mam nadzieję, że tak. Błagam. Czy to jest się faktycznie powieli system i się okaże, że tutaj to jest wszystko pochowane? O, otwarte drzwi. Ktoś tu był? Ej, skrzynek brak. Ale tam są skrzynki. To czekajcie, zobaczmy tam. Zbroi tu nie ma żadnej. Ale dobra. Zobaczmy tu, w więzieniu. Dobra, nie ma nic. Okej, przejdźmy tu. Ej, tu nie ma... Ej, nie ma tego tutaj. Ej, to gdzie jest? Ej, dobra, czekajcie, teraz to się... Dobra, zostałem skradziony, nie ma moich diamentów, to raz. W sensie, na całe szczęście mam jeszcze trochę w Enderchestie. I nie wiem, dlaczego w ogóle nie mam wszystkiego w Enderchestie, tak sobie teraz myślę o tym. Bo ktoś mnie ewidentnie okradł i cały mój domek na osie... A tu co się dzieje? Co tu się, kurczę, znowu dzieje? Dlaczego Dave ma tutaj jakieś takie... Nie wiem, dobra, ja mam dosyć. Tam se leci pszczoła. Myślałem, że to ktoś na litrze leci, a to pszczoła. Dobra. Zostałem okradziony po raz drugi, tym razem na osiedlu Tostowo. Czyli dalej złodziej jest i wydawało mi się, że będzie to mały Herobrine, ale okazuje się, że jednak chyba nie. Bardzo mi się to nie podoba, no ale dobra, czekajcie, wylądujmy tu i zobaczymy, czy są tutaj jakieś ślady, które by mnie mogły nakierować. Święte drzewo osiedla Tostowo na szczęście zostało. Tu jest jeden blok, czekajcie, teraz pytanie, co tu się kryje pod nim? Nic.
Ale to zamieńmy to, niech to jest tu, a tutaj niech jest to, niech to zarośnie sobie trawą, dobra. Zostawił donicę w powietrzu, do nic nie chciał ewidentnie. Pod dywanem nic nie będzie, bo tam jest tak piętro niżej. Jakiekolwiek informacje, naprawdę nic nie ma? Dobra, kurde, muszę się ciebie pozbyć, bo ty jesteś jakiś, kurczę, nadpobudliwy. Dobra, gdzie jesteś, kurde, i nie pękaj. Nie pękaj, nie stękaj, gdzie ty jesteś? Dobra, kurde, uciekł. Jakim cudem on uciekł z domu perłą? Jak? Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe? Siema. No co? Problem masz, jesteś klepany, jesteś tu, prawda, wyjaśniany. Ej, daj mi tą perłę, bo ja już zostałem okradziony, nie mam nic. A on dir tak radnie. Ej, tu strasznie dużo jest tych endermanów, naprawdę. Za każdym razem jak przychodzę na osiedle tostowo, nie było mnie tu już dawno, to co prawda, ale zawsze jak tu przychodzę, to tych endermanów jest po dziurki w nosie po prostu. Najwięcej ich jest. Po prostu nie da się od nich odciągnąć. Tu jest jeden villager też, który jakoś się utrzymał. No dobra. Czyli nie ma tu żadnych śladów, tutaj też, nie? Czy ty coś, mordo, widziałeś? Tak kiwa głową i nic nie widział, dobra. A, jeszcze jedno! Czekaj, góry nie sprawdziłem! Tu... Dobra, mapy też nie ma, czyli też tutaj ktoś był, okej, okay, na balkon... Dobra, teraz, czekajcie, najważniejsze. Tam były wszystkie umowy. Na górze miałem wszystkie umowy, które były na różne rzeczy, na przykład na działki, na budowlę, tam były podpisane umowy z wszystkimi osobami z osiedla Tostowo, z którymi zawarłem umowę na zasadzie, że coś tam robię w zamian za coś tam i po prostu oni jakby mieli, wiecie. Nie wiem, gdzie to jest. Mam nadzieję, że to się znajdzie, bo inaczej te umowy nie są ważne i w tej sytuacji... Wszystko zostało zabrane, tu były skrzynki i o, jedno się ostało, super, fajnie. Fajnie, że chociaż tego nie zabrał ten ktoś. Dobra, no to fajnie. A czy inne domki zostały okradzione? Nie, tam jest wszystko. Uminki? Uminki też jest wszystko, tam nawet zbroja się ostała, no to już musi być naprawdę wszystko. Dobra, pytanie, czy ja coś w ogóle miałem schowane w golemie? A jestem ciekaw, bo już nie pamiętam, czy ja tu cokolwiek miałem schowane, czy już nic. Zaraz to sprawdzimy, otwórzmy to. I zobaczmy, czy tutaj zostało coś schowane. Czy to jest czy to jedyne miejsce, w którym nie zostałem okradziony? Jestem mega ciekaw. Dobra, tu... O, mam trochę... Ja zapomniałem o tych diamentach już! Co jest? Ale jestem bogaty. Ale ja jestem bogaty. Ej, dobra, to jest jedyne miejsce, którego jeszcze nikt nie odnalazł, nie? Jedyne miejsce, którego nikt nie odnalazł. Dobra, mamy farta, że tutaj na razie te rzeczy jeszcze są. Póki co uważam, że są bezpieczne, skoro tutaj dalej są. I najlepiej jak tam w ogóle nie będę chodził, żeby nikt nawet nie mógł zobaczyć, że tam cokolwiek się kryje. Ale dobra, jestem jednak jestem... Dobra, już mi nie jest aż tak smutno. Tu miałem tylko jeden stack diamentów, to luz, damy radę, to nie jest najważniejsze. Okradli mnie, trudno, ale nie będę płakał. Jakby, w sensie, wiecie co, zobaczyłem, że tam mam tyle diamentów i sobie już mi się poprawił humor. Ja bym chętnie te wszystkie diamenty wymienił na zielone. To jest, uważam, bardziej stabilna waluta tutaj na tym Palionowie. Fajnie byłoby to móc zrobić. Muszę się podpytać Paliona, czy jest to... Ej, właśnie, jestem ciekaw jednej rzeczy, bo Paweł ma jedną taką skrzynkę, taką mega bogatą, u siebie w domku i ona jest tak bardzo na widoku. Nie wiem, czy wiecie o tym. O nie. Dobra, czekajcie, tu był płotek. Jak go nie ma, to ja mogę się spodziewać, co to oznacza. Trochę pustki są, ta skrzynka jest najważniejsza, bo ona ma diamenty. Jeżeli tu nie ma tego, to Paweł też został okradziony. Dobra, on jest jeszcze bogatszy niż ja, ale on ma przynajmniej to wszystko ma, więc jakby git. Ale i tak to, że to trzyma w tej skrzynce, w ogóle totalnie przy wyjściu, nie? Jest, można by było tam wejść, nawet tam nie wchodząc, pewnie sięgnąć, otworzyć tą skrzynkę, zabrać wszystko i uciec. No ale dobra, Paweł się nie boi, to spoko, ale musiałbym mu powiedzieć, żeby się jednak tutaj zabezpieczył, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś może go tutaj, prawda, wiecie, że tak powiem, podkraść, ktoś go może. Dobra, no Milki mi dała informację, to znaczy, że ona na osiedlu Tostowo musiała być. Bardzo miło z jej strony, w ogóle dawno się z nim nie widziałem. Teraz to w ogóle styczeń jest takim okresem, w którym bardzo wiele osób z Palionowa gdzieś wyjeżdża. Między innymi ja, na przykład dzisiaj jest czwartek. Chyba jest czwartek? Tak, dzisiaj jest czwartek, a ja w sobotę wyjeżdżam, więc ja mam jutro jeszcze tylko dzień na to, żeby nagrać filmy na zapas. No i koniec, i muszę, że tak to ujmę,
wyjechać na tydzień, no i znowu się nie będę z nikim widział, no to jest przecież jakaś tragedia, no ale dobra, widzowie, kończę odcinek w tym momencie, no bo już odkryliśmy, o co tutaj chodzi, znaczy odkryliśmy o to, że ktoś mnie okradł, nie, bardzo mi się to nie podoba i w sumie, wiecie co, mogę jeszcze jedną rzecz zrobić, zostawię tabliczkę do Pawła tutaj, że ktoś mnie okradł, najpierw mój dom, a później osiedle Tostowo i zobaczymy, czy on po prostu, wiecie, żeby też sobie zabezpieczył swoje rzeczy. Siema, tutaj Tost, ktoś już mnie dwa razy okradł i lepiej będzie, jak wszystko, co cenne masz, ukryjesz w tylko tobie znanym miejscu. Dobra, będzie wiedział. Dobra, myślę, że to wystarczy, bo nie mam kolejnej tabliczki. Dobra, słuchajcie, ja teraz robię tak. Żegnam się z wami w tym odcinku. Rzucam jedną perłę, którą dolatuję aż na chatę, mam nadzieję. Trzymajcie się, widzimy się na kolejnym filmie. O kurde, wpadnę sobie do wody. Trzymajcie się, widzimy się na kolejnym filmie. Mam nadzieję, że odkryjemy, kto to kradnie w końcu. A wydaje mi się, że najlepszym pomysłem będzie zostawienie pułapki na osobę, która kradnie. Tylko właśnie muszę pomyśleć, gdzie najbardziej prawdopodobne jest, że uderzy następnym razem.